Halcz, witajcie, tu znowu Ryfek. Witam was w kolejnym odcinku z Dead Cells. Wracamy sobie do gry. Co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj chciałbym zagrać na taktyki. Nie, przepraszam, nie taktyki, tylko na survival, to po pierwsze. A po drugie chciałbym odblokować te szczypce w końcu. Zobaczyć jak to działa, co to jest. Poza tym odblokowaliśmy ostatnio chyba sobie ten strój za jedną komórkę. Flying Alcoholic. Dokładnie, Flying Alcoholic Outfit. Jeżeli dobrze rozumiem, to jest po prostu strój świąteczny. O Jezu, ale źle wygląda ten facet z wąsem. Idziemy stąd, idziemy od niego. A skoro gramy dzisiaj na... Jezu, survival, ciągle się mylę. Na survival, to co weźmiemy? No chyba weźmiemy tutaj ten rytm bazuki. Plus 40% obrażeń, po prostu ma taką statystykę. No to jest akurat super. No i co, idziemy dalej. Ja między podejściem zagrałem sobie chyba z jedno podejście, między podejściami, między nagraniami. Wpłaciłem wszystko do Ice Bowl czy Ice Shield? Chyba Ice Shield. Wpłaciłem wszystko do kuźni, więc troszkę sobie ulepszyliśmy jeszcze przedmioty. Chyba 5% więcej szans mam w tym momencie na otrzymanie przedmiotów z dwoma plusami. Tak naprawdę to tyle. I nadal się zastanawiam, czy jestem w stanie zadać krytyczne obrażenia tym banjo, czy co to jest, jeżeli zrobię rola. O, super. Fajnie zrobił rola. Wydaje mi się, że nie jestem w stanie uderzyć krytycznie. No nie, bo po rolu tutaj normalnie zadaję standardowe obrażenia. No nic, idziemy dalej. Dobrze się dzieje i czuję, jeżeli chodzi o to Dead Cells, mam nadzieję, że to jakoś pójdzie i nie dam ciała. Ostatnio no, przegenialnie poszło z tymi... Jak to się nazywa? Przeklętymi skrzynkami. Fajnie ktoś napisał, że zawsze jak biorę przeklętą skrzynkę, to on sprawdza ile jeszcze trwa podejście, aby zobaczyć, czy przetrwam wzięcie tej skrzynki. I w ogóle mamy sowę, zapomniałem o niej, jej nie używam, a powinienem. No i tak naprawdę oprócz odblokowania dzisiaj tych szczypiec chyba nie mam zbyt większych planów. Jeżeli szczypce uda nam się odblokować, to resztę punktów najprawdopodobniej znowu przerzucę na odblokowanie lepszych przedmiotów w kuźni. Tu nie mam nic na survival, więc nic mnie stąd nie interesuje. Mam już promenadę i niby mógłbym na nią pójść. Zdążymy bez problemu, mamy jeszcze 32 sekundy, aby zdążyć na czasówkę, ale zaledwie 7 przeciwników brakuje, abyśmy dostali jeszcze specjalny pokój. Postaram się go otrzymać. Jak znajdę przejście gdziekolwiek, to pójdę gdziekolwiek. Poszedłbym na jedno z tych nowych pięter, ale nie wiem, czy poszedłbym na to piętro nowe, drugie, na które teraz moglibyśmy się udać. Ono jest mega trudne jak dla mnie. Zdecydowanie trudniejsze od... Kurde, jednego przeciwnika brakuje naprawdę? Ale beznadzieja. To piętro drugie specjalnie jest zdecydowanie dla mnie trudniejsze jak promenada i tak dalej. Ja bym wybrał się na to piętro trzecie nowe. A teraz może na Toxic Sewers byśmy poszli. I tak już nie zdążymy na czasówkę, no niestety. Parę sekund się spóźnimy. Więc pójdziemy sobie szybciochem na Toxic Sewers, a stamtąd już będę mógł jakoś kombinować. Chyba z Toxic Sewers jest całkiem sporo różnych przejść. Bardzo chciałbym pójść na to piętro jakby dodatkowe, czyli te Prison Depths'y, bo to jest właśnie to piętro, które możemy ominąć, albo... O właśnie, tutaj na Toxic Sewers coś powinniśmy mieć, jeżeli dobrze pamiętam. Tu coś widzę. O, dokładnie! Co tu mamy? Spite, jakaś nowa mutacja. Ciekawe, dzięki wielkie za info. Dzisiaj o tyle dobrze, że zapamiętałem o tym. Co tu mamy do wzięcia? Brosur już widzę. Co prawda bez dwóch plusów. Szkoda, że bez dwóch plusów, ale no i tak będzie lepszy jak ten rytm bazuki. Chociaż... Zaskakująco ten rytm bazuki zadaje większe obrażenia krytyczne jak Broadsword standardowo. Ale i tak chyba się pewniej czuję z Broadswordem.
Ach, szanić to. Zagrajmy na tym nowym itemku. No, a tutaj komórki idą oczywiście na nowy przedmiot, ale co to jest ten spite? Udane parowanie i odbite strzały zadają 159 punktów obrażeń. Spoko sprawa. A, ile brakuje w ogóle do Ristoka? Bo do Ristoka też troszkę wpłaciłem. Bardzo mało brakuje do Ristoka, ale Ristoka ogarniemy później, bo tak jak mówiłem, mnie najbardziej teraz interesują te szczypce. Tu nic nie ulepszam, szkoda pieniędzy, weźmiemy YOLO i idziemy dalej. Ładunku nawet nie ma po co brać. Toxic Sewers. Ja się napiję na szybciocha. Nie traćmy czasu, więc zawsze najlepiej odpalić mapę. I na tym piętrze sądzę, że będzie w miarę spoko. Nie wiem, czy na tym piętrze na jednej komórce się trafiają jacyś nowi przeciwnicy. Wydaje mi się, że chyba nie. O, super. O Jezu, jakie wolna jest ta broń. Nie mogę w ogóle parować w momencie, w którym chcę. No nic. Mam nadzieję, że dalej będzie szło tylko lepiej. Muszę używać też zdecydowanie, tak jak wiele razy mówiłem, granatów. Szczególnie, że gramy na brutalność, a większość fajnych granatów jest właśnie na... Tfu, jaką brutalność. Gramy na survival. To nieważne, to wszystko co mówiłem jest kompletnie nieważne. Nie słuchajcie mnie, ale dzisiaj głupoty gadam jakieś. Tu nic nie ma niestety, sporo obrażeń otrzymałem. Mam nadzieję, że dostaniemy znowu jakieś oko potwora i uleczymy się po prostu za pomocą żarcia, a nie będę musiał marnować ładunku na naszej podce. I nie wiem, chyba się jakoś nie przekonam do tego rytmu bazuki, czy jak to tam się nazywa. Zastanawiam się, czy po rolu jakbym na przykład uderzał cały czas w tej samej częstotliwości przycisk, ale po prostu dodatkowo do tego zrobił rola, to czy wtedy zadałbym krytyczne obrażenia. Ale tu jest dziwnie, nie ma nigdzie przejść żadnych. Tu jest strasznie dużo przeciwników i to są dosyć łatwi przeciwnicy, więc do nich sobie możemy pójść. Po tym piętrze na bank możemy dostać... O, nieważne. Na bank po tym piętrze jesteśmy w stanie otrzymać pokój specjalny za 60 przeciwników zabitych bez otrzymania obrażeń. Ale chyba zdecydowanie lepiej by mi poszło, gdybym poszedł na czasówkę. Nie idzie mi to piętro. Zdecydowanie zbyt wolna jest dla mnie akurat ta broń, żeby dobrze z niej korzystać. Czas się wyleczyć i bardzo fajnie, że jest jedzonko do wyleczenia się. Tak jak mówiłem, nie chcę marnować ładunków. W końcu jakiś amulet na samym początku gry. Ostatnio praktycznie pół gry przeszliśmy bez amuletu. Tu mamy, o, świetnie, Slicera, którego raz możemy wziąć, raz nie. Slicer bez koloru, no, mogę wziąć, bo mi nie zależy ani na brutalności, ani na taktykach. Chyba wolę Fire Grenade ze sobą wziąć, bo Fire Grenade nakłada w końcu podpalenie. Podpaleni przeciwnicy często otrzymują zwiększone obrażenia. A każdy z tych granatów i tak raczej wszystko zabije bez problemów. Balanced Blade jest w ogóle strasznie słaby, ja nie wiem. Balanced Blade jest lepszego poziomu jak nasza broń, takiej samej jakości, a krytycznie zadaje 3 razy mniejsze obrażenia. No, co prawda mamy bardzo dobrą... Bardzo dobry mnożnik na naszej broni, po prostu ma 40% zwiększone obrażenia. Ale i tak, Balanced Blade... Nie wiem, jakoś nie potrafię z tej broni korzystać, zawsze mi się słaba wydawała. Jeżeli ta broń jest wolna, to naprawdę, no, nie mogę się doczekać, aby zobaczyć tych szczypiec. One są niesamowicie podobno wolne. Broadsword przy nich to jest jakiś Assassin's Dagger normalnie. Assassin's Dagger to jest chyba najszybsza broń w grze, jaką znam. Ice Grenade oczywiście, że sobie weźmiemy, zwiększy nam nasz survival jeszcze bardziej. I skąd ja mam, o właśnie, jeden punkt brutalności. Bałem się, że przez przypadek brutalność dodałem zwojem. Ale brutalność mamy z amuletu. Na walkę z bossem wydaje mi się, że ten rytm bazuki
byłby całkiem niezły. Te pierwsze dwa ataki na większości bossów chyba bez problemu moglibyśmy odpalić. I Frost Blasta, czy chciałbym? Szczerze mówiąc, mogę spróbować. Ostatnio ciągle też te tarcze. Bardzo przestałem lubić właśnie efekty zamrażające, chociaż rzeczywiście muszę też przyznać, że mniej lubię teraz łuk jak Frost Blasta. Frost Blast mi się wydaje lepszy. O, i Wolf Trap, to jest na pewno coś, co bym chciał. I zamiast tego Sinew Slicera, nie dość, że możemy to ulepszyć na dwa plusy i mieć dodatkowy survival. O, to będzie po prostu zdecydowanie bardziej przydatne na walki z bossami. Przejście na Ancient Sewers już mamy. O, a tu mamy Frost Blasta z dwoma plusami, więc w ogóle bez zastanawiania się bierzemy. No i sporo nagle statystyk mamy. I nawet ulepszenie tego bazooki chyba będzie. I też z dwoma plusami, więc wezmę. 2 plus plus. O Jezu, też 40% zwiększone obrażenia. Naprawdę nieźle to może kosić. Na rangę S moglibyśmy to ulepszyć, ale chyba nie ma sensu. Za słaba broń. Na nim i tak teraz wydałem 4000 czy ileś tam, aby przejść przez te drzwi. Te drzwi, jakbyście nie wiedzieli, też możecie rozwalić. Tylko z takich rozwalonych drzwi, no niestety... te drzwi was przestaną lubić, nałożą na was klątwę. Taką jak z przeklętych skrzynek, czyli jeden strzał i umieramy. Trzeba bardzo na to uważać. No i nie otrzymać strzała. Jeżeli chodzi o survival, to się chyba najmniej pewnie czuję, jeżeli właśnie chodzi o... O kurde, ale tu jest przejść wiele. O, i tam będzie to przejście na to dodatkowe piętro, na które chcę iść. Więc tam pójdziemy sobie. A tymczasem... No już tutaj. Ale co chciałem powiedzieć? Że survival, tak jak na ostatnim odcinku mówiłem, to jest raczej najłatwiejsza droga do wygranej. Bronie są mocne, mamy dużo zdrowia. Ale najmniej pewnie się czuję, jeżeli chodzi o branie klątw. Te bronie są zbyt wolne, często obrażenia otrzymuję. I mimo, że w ogólnym rozrachunku na to nie zwracam uwagi, a bossów zabijam momentalnie, no to przy klątwach to się w ogóle nie liczy, musimy tam być szybcy. I nie zostać trafieni ani razu. Jeżeli mi się wydaje, to czasówka na kolejnym piętrze jest na 8 minut, więc jeżeli bardzo bym się pośpieszył, to bym na nią zdążył. Jeszcze tylko oczywiście wypadałoby tutaj wziąć zwój. Kolejny punkt survivalu. Nie wiem, czy na każdym piętrze jest czasówka, ale mam nadzieję, że tak. A ja w ogóle mam Frost Blasta, też o nie zapominam. Ja nie mam tarczy, ja jestem głupi. To jest Corrupted Prison, czyli tu jest w ogóle inne piętro, na które chciałem iść. Ale możemy pójść, bo to jest spoko. I nie wiem, czy to będzie czasówka, szczerze wątpię. Pewnie będzie tylko pokój za nieotrzymanie obrażeń. Tak jest, no niestety. Komórek dużo nie mamy, ale... Max, jeszcze jedno piętro i odblokujemy sobie nasze szczypce. Więc jeżeli uda mi się przejść na takie końcowe piętra, będę w stanie je kupić w jakiejś dobrej jakości. A tutaj co możemy sobie wziąć? Nekromancja by nas leczyła i no z tych wszystkich mutacji tu to chyba jest najlepsza rzecz. Heart of Ice też jest niezłe. Ataki na zeslowowanych, zamrożonych albo unieruchomionych przeciwników redukują cooldowny o 1,7 sekundy. To jest bardzo dobre. Tylko ja nie za bardzo mam też tak naprawdę dobre przedmioty aktywne, więc na razie wezmę nekromancję po prostu, żeby się leczyć. Im mniej będę używał potki, tym lepiej. O tu Corrupted Prison, jeżeli się nie mylę, to jest to piętro, na którym będzie skrzynka taka przeklęta na samym początku. Tak. Skrzynka na samym początku przeklęta. No, zobaczymy jak pójdzie. Lightspeed, który jest jeszcze survivalem. To jest akurat ciekawa sprawa i wezmę to sobie zamiast Ice Grenade'a. Sądzę, że mi się to może przydać. Co tu robi zwykły łucznik, to ja nie mam zielonego pojęcia. No strzel. O, ty chamie. Ale dziwne jest to piętro. Nie kojarzę go, nie wiem czy... Naprawdę go nie kojarzę. Być może na nim rzeczywiście nie byłem nigdy?
Tak mi się wydaje. Mi się porąbało z Prison Depthsami to piętro, a Corrupted Prison to jest w ogóle co innego. Ale przeciwnicy się wydają tu być bardzo standardowi. Zwykli łucznicy, to w ogóle się bardzo rzadko zdarza. Nawet na jednej komórce, na większości pięter, zwykli łucznicy są zastąpieni już tymi magami, co strzelają przez ścianę, a tu proszę bardzo. Strasznie, to jest najłatwiejsze piętro jak na razie, na jakim byłem chyba w życiu. Nie ma tutaj nikogo trudnego. Tu nic ciekawego. Dziwne, dziwne. No nic, idziemy dalej. Może się tutaj... O, właśnie. Przekonam o kimś nowym. Już się przekonałem. Tu było blisko do otrzymania obrażeń. To jest ten nowy przeciwnik, którego ja widziałem raz na... tym takim piętrze, na którym bardzo mi nie szło. Na kawernsach. Kawernsach? Nie wiem. Grocie, poczwarze. Jak to mówić po polsku? Więc to jest rzeczywiście dla mnie nowy przeciwnik. Czyli wcale nie jest ekskluzywny dla kawernsów, tylko na tym piętrze jako pierwszego można go zobaczyć. Ale nie, reszta piętra naprawdę się wydaje no, niesamowicie wręcz prosta. Jedynie ten ptaszor jest taki nietypowy. Są też te, nie wiem, kukły, jak na nie mówić, które blokują zadawanie obrażeń przeciwnikom, ale też ich nie ma dużo. Ile jest przejść? Dwa przejścia są. Ciekawe. Ominąłem paru przeciwników, więc jest nadal szansa na otrzymanie specjalnego pokoju. Chyba, że to jest dokładnie tak samo jak z Prison Depthsami, czyli nawet za zabicie 60 przeciwników bez otrzymania obrażeń i tak nie otrzymamy specjalnego pokoju, bo po prostu tam nie ma takiego pokoju. Tutaj do wzięcia nie ma też nic ciekawego tak naprawdę niestety za ten kluczyk. Co z tych dwóch bym wolał? No, wolałbym ten granat, ale tak naprawdę po prostu wezmę i sprzedam byle co. A, przejście jest tylko jedno, tylko tu mamy jeszcze przejście ciekawe na ramparty. A tu normalnie na Ancient Sewers. Ale dużo pięter przed rampartami, tak to byśmy zrobili. Corrupted Prison rzeczywiście jest tym jednym z dodatkowych pięter. Czyli co, mógłbym teraz iść na ramparty, a z rampartów mógłbym pójść jeszcze na Prison Depthsy, czyli byłoby jeszcze to jedno dodatkowe piętro. Tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem sam. Ale pójdę dzisiaj na Corrupted Prison. Już za dużo razy na te ramparty chodzę. Mi się też chyba porąbało, bo jeżeli się nie mylę, to przejście na Prison Depthsy to jest z promenady, a nie z rampartów. No ale to już jest mało ważne. Najważniejsze jest to, że mamy odblokowane szczypce i no, jestem niesamowicie ciekawy, jak one działają. Są jedne. Tylko jakie biorę? Dokładnie, pojawiają się dwie sztuki tych szczypiec. 5++, to ja z tym mogę grać do końca gry prawie, że... Ojejciu. Rzeczywiście są wolne i rzeczywiście szczypca prawa jest wolniejsza od lewej. Atak jest praktycznie zawsze taki sam, ale szczypca lewa jest szybsza. I po atakowaniu jednymi na drugich mamy obrażenia krytyczne, tak? Zadaje krytyczne obrażenia, jeżeli poprzedni atak był za pomocą prawych szczypiec. Zadaje krytyczny atak, jeżeli poprzedni atak był za pomocą lewych szczypiec. A jakie ulepszam na przykład u tego ziomka od ulepszania? Ja je ulepszam wspólnie? Tak, ulepszam je wspólnie, już na S mogę je ulepszyć. I to jest bardzo ciekawa propozycja. Ja już za ich pomocą zadaję 10 000 punktów obrażeń. No to grubo. Resztę pieniędzy ładujemy w Ristoka. I ja je ulepszę na S-kę. Ile one teraz biją? 7800, 17 tysięcy prawie biją? O kurde. No tak, to najbardziej się opłaca... co ja tu zrobiłem? Najbardziej się opłaca atakować najpierw z lewych, potem z prawych. Bo prawe zadają zdecydowanie większe obrażenia krytyczne. Co my tutaj możemy tak to wziąć? Mamy nekromancję, żeby się leczyć i oprócz tego nie mamy parowania, nie mamy za bardzo jak slowować ani zamrażać przeciwników, chyba że będziemy za pomocą tej pułapki to robić. No i chyba to jedyna tak naprawdę nasza szansa, więc wezmę to Heart of Ice.
Tu jest nawet jeszcze fontanna na uleczenie się, także w ogóle luzik arbuzik. Ale rzeczywiście troszkę się boję tego, że nie mamy kompletnie żadnej możliwości blokowania jakby zadanych sobie obrażeń. Jaki to ma zasięg niesamowity! Nie mamy kompletnie możliwości blokowania obrażeń, ani tarczy. O! Jak będą lepsze jakości, to bym się wkurzył, ale są słabsze. Nie mamy tarczy, nie mamy żadnego zamrażania. Mam jedynie unieruchomienie przeciwnika za pomocą... za pomocą tych wnyk. Wnyk? Wnyków? Nie wiem. Tej pułapki na niedźwiedzia, co tak naprawdę jest na wilka w tej grze i... się nie znają, jak wygląda pułapka na wilka, ani na niedźwiedzia. Nieważne. Czy to jest zejście niżej w ogóle? Tak to wygląda, jakby tu było zejście. Tak! O! Coś trafiłem, super. Frontline Shield, pierwszy raz ją widzę. Ciekawe. Nowy blueprint, bardzo fajnie. I bęk, ta strzała. Ale jakbyśmy mieli takie szczypce, grając na brutalność i mając tą... mutację, która leczy nas zależnie od tego, ile obrażeń zadaliśmy. To by było genialne, naprawdę genialne. I tu bardzo mi się Lightspeed przyda, naprawdę. Lightspeed w tym naszym podejściu z tymi szczypcami będzie przesuper. Ciekawe, jak szybko sobie dam radę z tym bossem, z tym okiem wielkim. A tu zwiedzimy, nie, nieważne, nie zwiedzimy. Zwiedziłbym, jakby nie miał, jakbym nie musiał otrzymać obrażeń. Ale rzeczywiście te lory muszę częściej zwiedzać, bo tam jest bardzo dużo żarcia, czasem nawet przedmiot się trafia. Tak jak jeszcze wiedziałem o żarciu, wiedziałem o pieniądzach. W końcu gram trochę już w to Dead Cells. Nie byłem jeszcze jakoś specjalnie przekonany, ale zapomniałem kompletnie, że tam się przecież też przedmioty... O, super. Przedmioty różne mogą trafić, więc... teraz już jestem na nowo, że tak powiem, zainteresowany. O, ale nie biją szczypce niestety wokół siebie, bije tylko przed siebie. I prawe szczypce bardziej biją do góry, a lewe szczypce bardziej biją wzdłuż. Też dobrze wiedzieć. All Service Key nam pozwoli przejść do jednego z tych specjalnych pokoi, z którego sobie coś tam weźmiemy. Ja i tak sądzę, że szybko broni nie zmienię. No, ona dodaje 25 tysięcy obrażeń krytycznych. Na tym piętrze już, niesłychane wręcz. My ostatnio mieliśmy DPS 60 tysięcy przy ostatnim bossie, mając jakieś 30 komórek. Teraz nawet nie będę brał krytyczny, nie będę brał Cursed Chestów, bo ta broń jest po prostu zbyt wolna. Ja, no właśnie, na bank otrzymam obrażenia, gdy wezmę w tym momencie klątwę. I też nie wydaje mi się, że grając na survival te statystyki są nam tak bardzo potrzebne, bo nasze szczypce i tak zabijają wszystkich na strzała, a po drugie i tak mamy dużo zdrowia, bo gramy w końcu na survival. Ostatnio pamiętam, że pod koniec podejścia mieliśmy jakieś 7,5 tysiąca zdrowia. Ciekawe, jak dużo zdrowia będziemy mieli teraz pod koniec podejścia i to bez tych skrzynek przeklętych w jakichś horrendalnych ilościach, bo naprawdę, w ostatnim podejściu to tych skrzynek było od groma. Ole, dziwnie się zbugowała animacja tutaj. Tu mamy granat, który oczywiście leci nam na sprzedaż. Uff, było blisko. Muszę bardzo uważać na tych przeciwników. Na... jak to się nazywa? Na nietoperze. O ty macko głupia. Na nietoperze muszę niesłychanie uważać. W ogóle nie mam zasięgu, aby z takimi przeciwnikami się bić. Boże, jakiego zasięgu, co ja gadam za głupoty. Nie mam prędkości ataku, żeby z nimi się bić. Dobra. Bardzo takie piętro w ogóle proste. Prostoliniowe. Nie mamy za bardzo żadnych odgałęzień. O, super, macka. Ciągle idziemy tylko w jedną stronę. No oczywiście nie mam co liczyć na ten specjalny pokój za nieotrzymanie obrażeń.
więc troszkę mnie ci przeciwnicy przestali interesować. Bardziej bym się interesował szybkim przejściem tutaj piętra, aby być może zdążyć na czasówkę. Chociaż nie, na czasówkę też nie zdążymy raczej. Chyba że czasówka po tym bossie jest inna jak po Concierge'u. Bo czasówka do bossa Concierge to 15... O nie, nie, nie. To 15 minut. Już ponad 15 minut gramy. I jeszcze sporo minie, zanim tego bossa pójdziemy. Tu jest przejście z tego, co widzę, na bossa. Co tu ciekawego możemy wziąć? Znaczy, tak naprawdę, co ja się w ogóle głupio zastanawiam? Zawsze jak jest klucz, to ja biorę komórki i... Nie ma naprawdę w ogóle to tutaj po co myśleć nad innymi przedmiotami. Tu się wrócimy, mamy jeszcze tak. Jedną skrzynkę, tam są przeciwnicy, sklep. I tak naprawdę nic. Pójdziemy jedynie do tej skrzynki. Sklep mnie nie interesuje w ogóle. Nie chcę nic kupować na tym piętrze raczej. Wróciłbym się jedynie jeszcze po jedną rzecz. Czyli po to oko do uleczenia się. Tylko gdzie ono było? O tutaj, ojejciu. Wiem, że mamy praktycznie maksimum zdrowia, ale po tej walce z bossem przecież... znaczy... Przed tą walką z bossem nie otrzymamy chyba i tak już ładunku na naszej podce. To po pierwsze, a po drugie będę starał się zmieniać jakoś te szczypce, w sensie modyfikatory na nich, aby były jeszcze bardziej przekozackie. Zobaczymy jak to pójdzie. Lecimy na tą kryptę. Czy ja mogę tutaj trafić? O, w końcu. Sam nawet nie wiem, jakie one mają modyfikatory. Muszę to zobaczyć i muszę dobrać do tego jakieś itemy. Na przykład, żeby zadawały więcej obrażeń na przeciwników zastanowanych, albo więcej obrażeń na przeciwników zamrożonych. Tylko, że za bardzo nie mam też jak zamrażać przeciwników. A co to jest ten Frontline Shield? Ataki wręcz zadają 20% zwiększone obrażenia przez 6 sekund po udanym parowaniu. Fajna bardzo tarcza, podoba mi się. No, my na razie i tak wykupimy ten listok. A ja się znowu, chociaż nie, może... Może zaraz. Czy to są te same modyfikatory? Tak, lewa i prawa mają ten sam modyfikator. I szczerze mówiąc, to są bardzo dobre modyfikatory. Nie możemy być po prostu. Nie możemy mieć przerwanego ataku. To jest bardzo ważne przy takich wolnych broniach. Mamy po prostu zwiększone obrażenia 20%, zwiększone kryty o 20%. I jedna z najfajniejszych rzeczy: przeciwnicy slowują przeciwników wszystkich wokół, gdy umierają. O, jest jeszcze potka, nieważne. Naprawdę, bardzo fajna rzecz, ja ich na razie nie zmieniam, może gdy będę miał bardzo, bardzo dużo pieniędzy i jakieś inne przedmioty aktywne, to będę starał się coś z nich lepszego wyciągnąć. Jakąś tam statystykę z gwiazdką, wiecie o co chodzi. Ej, ty byłeś zeslowowany, znaczy zestanowany. Nie zadaję mu wcale tak dużo obrażeń, jak myślałem, że będziemy zadawali. I tu już będę miał bardzo duży problem z tymi mackami, które lecą od ściany. Nie spodziewam się nie otrzymać tutaj obrażeń. To jest pewniak. Ojejciu, no i w ogóle z tym bossem będę miał problem. Fajne są te bronie, bo mają bardzo duży zasięg, ale... I tak, tłuc go. Nieważne co byśmy mieli. Zawsze będzie problem, aby go trafić. I też ważna rzecz. Krytycznych obrażeń chyba nie zadajemy za pomocą drugich szczypiec, jeżeli pierwsze nikogo nie trafiły. Czyli nie możemy sobie walnąć w powietrze lewymi, a potem zadać mega obrażenia prawymi. Musimy wpierw trafić kogoś lewymi, aby prawe zadały więcej obrażeń. No chodź mi tutaj. O, dziękuję. I do widzenia. Nie poszło tak szybko jak myślałem, ale to chyba głównie dlatego, że to jest po prostu boss taki, z którym nie można jakoś szybko wygrać, bo on ma nie tylko, że te fazy, to się chowa, to lata po mapie. Wydaje mi się, jakbyśmy walczyli z Concierge'em, to byśmy go zabili momentalnie. I tak jestem mega zadowolony. Tu mamy Slumbering Sanctuary, nie wiem, które piętro daje więcej komórek. A tu jest Graveyard. Mógłbym pójść... O nie, szczypce na Caverse to jest w ogóle chyba samobójstwo. Pisaliście mi, że na Caversach się nie idzie
z... Na konwersji się nie idzie z brońmi wolnymi, więc ja pójdę teraz na Slumbering Sanctuary. Dawno tu nie byliśmy, a to jest całkiem okej piętro. I się napiję. No niestety, nie otrzymaliśmy tutaj nic i nawet nie ma czasówki, co jest ciekawe. Komórki możemy wpłacić tu, ale to jest praktycznie tyle, co nic do wpłacenia, więc już chyba dam sobie dzisiaj spokój. Odblokuję chociaż czym prędzej Ristoka. O, a tu mamy w ogóle nową mutację, gastronomia. Zwiększa efektywność działania jedzenia o 100%. Jeżeli je sprzedamy, otrzymamy zwiększone obrażenia przez 300 sekund. Ale świetne to jest, to jest naprawdę na każde podejście, bo nieważne na jaką statystykę byśmy grali, to ta gastronomia i tak raz na jakiś czas nam się przyda. Fajna sprawa, będę bardzo szybko ją chciał odblokować. Jedna z tych dla mnie ciekawszych mutacji. Dobra, lecimy, Slumbering Sanctuary. Damy raczej sobie jakoś radę. Tu akurat mogę mieć mały problem z jedną rzeczą. Z tymi magami. Ci magowie rzeczywiście mogą mi bardzo duży problem sprawić. Są dosyć szybcy, teleportują się, biją w zasięgu. Będę chyba musiał na nich wykorzystywać... jak to się nazywa? Te wnyki. Bez tego może być naprawdę problem. A co mamy w sklepie? W sklepie możemy sobie wziąć... tak naprawdę nie wiem co, randomowo. Pułapka 6 z plusem, z dwoma plusami. Zaczekam. Mamy sporo pieniędzy. Ja te pieniądze, tak jak mówiłem, będę chciał wydawać między innymi na ulepszanie naszych szczypiec jeszcze bardziej. W sensie nie ulepszanie, a raczej zmienianie ich. Oj, super. Nie no, z nimi będzie naprawdę strasznie. No, będę wydawał pieniądze na zmienianie szczypiec, to po pierwsze. Ale jeżeli mam już kupować jakieś inne itemy, bo szczypiec raczej wymieniać nie będziemy, to chyba wolę zaczekać do tych końcowych pięter. Mam na myśli zamek już. Gdzie tu jest dalej przejście w ogóle? Tutaj nawet nie trzeba iść w przyszłości. I serio nie byłem w stanie go na czas uderzyć, aż się zdziwiłem. No nic, bardzo fajnie działa ten slow. Dzięki slowowi... Ojej, ciu. I jeszcze cię nie zabiłem. O, ale teraz cię zabiłem, proszę bardzo. To jest sekrecik, dajcie mi go odpalić w końcu, no. Chodźcie tu na dół, proszę. Nie no, ja ich nie trafię. No i super, mi zadał obrażenia, ale bez nadzieja. 30 przeciwników zabitych bez otrzymania obrażeń i to wszystko jak psu. Wiadomo, gdzie. No mówię, z nimi będzie problem. Dlatego też nie biorę na takich broniach skrzynki przeklętej. Bo po prostu się wywalę jak głupek. Wracamy tutaj na początek i pójdę na początek górą. Potem wrócimy raczej na dół. Właśnie chciałem się spytać, czy jestem w stanie zabić golema na strzała. Nie wiem, czy lewymi szczypcami, ale prawymi na pewno. I bardzo jestem z tego powodu zadowolony. I to chyba jest, tak jest, sekrecik. O, no i właśnie, te szczypce są zbyt wolne. Muszę mieć bardzo na uwadze te nietoperze. I po co ja tu idę w ogóle? Tu nic nie ma przecież. Tak, idziemy się stąd wrócić. Tu jedynie przeciwników jest więcej, gdyby mi jakoś bardzo zależało na tych... na tym pokoju za nieotrzymanie obrażeń. I chyba podczas walki z takimi łatwymi przeciwnikami jak te nietoperze lepiej jest korzystać zawsze z lewych szczypiec. One są po prostu szybsze. A prawe są na tyle mocne, że nawet bez kryta jestem w stanie zabić golema na strzała. Dobra, tu byliśmy, tu nie ma po co się wracać w ogóle. Ten układ piętra akurat nie jest jakiś najgorszy, bo... tu mamy teleport i tu od razu mamy też teleport i przejście do dołu, więc ja najpierw odkryję te teleporty takie zewnętrzne. I dopiero potem będziemy dalej zwiedzać to piętro.
I tak, z tego piętra mamy przejścia dwa. Jedno do Clock Towera i jedno do... O Jezu. Sepulcher, coś tam Sepulcher. I raczej idziemy do Clock Towera, odkąd się nauczyłem, że na Clock Towerze... O Jezu, ale naprawdę jestem wolny. Od kiedy się nauczyłem, że na Clock Towerze dostaje się jeden zły więcej, naprawdę będzie trudno mnie przekonać, abym wrócił na chodzenie na ten Sepulcher, czy jak tam się nazywało. Skrzynkę, tak jak mówiłem, no ja omijam, ja nie jestem na tym piętrze w stanie nie otrzymać obrażeń od 10 przeciwników, non stop te obrażenia otrzymam, mam zbyt wolną broń, którą gram pierwszy raz. No już bym otrzymał obrażenia, już bym umarł. Więc akurat z klątwami dzisiaj dam sobie spokój. Świetna animacja jest w ogóle tych szczypiec. Te animacje w Dead Cellsach są naprawdę tak dobrze zrobione. Ale też jestem ciekawy. Ta animacja też mi się wydaje tak latać tylko w 60 FPS-ach, a nie w 120. A niektóre rzeczy w tej grze rzeczywiście się wydają, jakby już latały w 120. Jak na przykład te wachlarze. I nie wiem sam, czy to jest tylko moje jakieś przeświadczenie, czy rzeczywiście tak jest i się klatkaż animacji różni między poszczególnymi itemami. O, tu mamy sekrecik. Zawsze na tym piętrze jest ten spadek głupi z kolcami na środku. Może z kolcami wszędzie i bardzo, bardzo małą planszą na środku. I tak powiem wam, że przechodzenie tych pięter, tych zwykłych pokoi na tych kolcach, na tych szczypcach jest spoko. Tak jakoś ich mocy nadal nie czuję. Mi się wydaje, że rzeczywiście, żeby poczuć moc tych szczypiec, muszę jeszcze powalczyć z bossami. Na bossach to będzie chyba najbardziej odczuwalne. I przypominam, to jest broń 5 poziomu, a ja planuję z nią grać do końca gry. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kolejny punkt w brutalność, lecimy. No i mamy już instynkt Explorera. Tam mamy jeszcze jeden treasure room, do którego z chęcią pójdę. Tu mamy natomiast sklep, w którym możemy kupić sobie kolejną jakąś broń. No zobaczmy, co tam będzie. 6++, szczypce 6 z jednym plusem. Szczerze mówiąc, mamy na tyle dużo pieniędzy, że jeżeli naprawdę nie będę ich w ogóle wydawał w tym podejściu, jest szansa, że w zamku kupię sobie szczypce 7 albo 8 z dwoma plusami. I do tego jeszcze będzie mnie stać na ulepszenie ich do rangi S, co by było niesamowite. Cluster Grenade oczywiście sprzedajemy, kompletnie nam niepotrzebne. Teleport, no i lecimy na Clock Tower, tu już nie ma nic na tym piętrze do zgarnięcia. Tak jak mówiłem, skrzynka przeklęta, no nie dzisiaj. Jedna mi wystarczy na podejście. Ja się znowu napiję. Powiem wam, że odkąd jest ta pandemia, no i nie wychodzę z domu. Nie dość, że tak jak mówiłem kiedyś, zdecydowanie więcej chce mi się jeść słodyczy, to oprócz tego zdecydowanie mniej piję. Nie wiem z czemu tak naprawdę, ale rzeczywiście jakoś mniej mi się zdarza iść po tą szklankę do kuchni, głupią szklankę wody i się napić. No nic, idziemy na Clock Tower. I widzę w ogóle tego negatywne skutki. Bardzo mi gardło ostatnio boli. I no mówię, raczej nic ze mną jest nie ta... w sensie co ja gadam. Raczej wszystko ze mną jest w porządku. Tylko to są właśnie skutki uboczne niepicia praktycznie nic wody. No i ta 8, o której już wam też męczę jakiś czas. Modlę się, naprawdę modlę się, żeby mój stomatolog we wtorek odebrał telefon, powiedział, że jest wszystko ok. Jezu, jak jesteś szybki. I znika jeszcze, ale ciekawe. D.
Dobra, idziemy dalej. Tu będzie teleport, więc najpierw teleport odkryjmy i możemy wspinać się dalej tą wieżą. No i proszę, już tymi kolcami, znaczy kolcami, szczypcami lewymi nie jestem w stanie zabić przeciwnika naraz bez kryta. Być może z krytem by było inaczej, ale bez kryta nie jestem w stanie tego zrobić. I w ogóle strasznie dużo z was mi napisało, że wy tak mieliście, że rzeczywiście wchodziliście sobie po tym piętrze, po Clock Towerze i trafiliście idealnie wszystkie dzwony po kolei, kompletnie na to nie zważając. I wam zazdroszczę niesamowicie, bo mi się to chyba nigdy nie zdarzy i rzeczywiście będę musiał poświęcić sobie trochę czasu między podejściami, po prostu popatrzeć po całym piętrze te dzwony. No i tyle. Odblokować te tarcze. Nawet nie mam zielonego pojęcia, co ta tarcza robi tak naprawdę. Nigdy jej nie widziałem. Ani u kogoś na Let's Playu, ani nawet też tak naprawdę nie sprawdzałem, co nadaje. Moglibyście mi napisać. Pułapka 7 z dwoma plusami. Fajna rzecz. Ale tak jak mówiłem, ja oszczędzam pieniądze. Może uda się trafić na przykład kolejny sklep na tym piętrze. Tym razem już z bronią. Na nim się trafią klausy 7++. 7++ już bym kupił. I na 7++ chyba nawet by nas było stać. 50 koła mamy. Mimo, że tak naprawdę mamy bardzo słaby zwój. Właśnie już chciałem narzekać na ten zwój. Bardzo dobrze, że się trafił w końcu jakiś miniboss. I dostaliśmy jeszcze zwój genialny, bo daje nam nie dość, że nasz survival to jeszcze złoto razem z komórkami i jesteśmy niewidzialni przez 5 sekund bez atakowania i pierwszy atak po zejściu z niewidzialności zadaje zwiększone obrażenia. To spójrzcie teraz na to. Ile zadamy obrażeń? O nie, to nie był kryt. Czemu nie? Powinien być kryt. Czyli jak uderzę z lewych szczypiec i odczekam tam jakieś 5 sekund, to już kolejne szczypce nie zadają krytycznych obrażeń. A szkoda, bo właśnie to by świetnie działało teraz z tym naszym amuletem. No ale nic. Bronie oczywiście kontaktowe, są szczypce, ale bez dwóch plusów. Dlaczego? Mamy teraz listoka, więc mógłbym zmieniać tutaj bronię w sklepie, ale tego nie zrobię. Jeżeli mam zmieniać bronię w jakimkolwiek sklepie, będzie to sklep na zamku. Repeater Crossbow 7++, o kurde, jaka fajna broń. No ale nic, my i tak dzisiaj gramy na szczypce. Mamy nowy blueprint, Predator. Fajnie brzmi, mam nadzieję, że będzie to taki blueprint na granie agresywne. Tak się wydaje, jakby tak to miało być. 18 komórek aż tu do zgarnięcia. Strasznie dużo i bardzo fajnie. Dobra, idziemy dalej. A tu chyba nie ma przejścia na prawo. Tak jest, muszę się wrócić na sam dół. No i idziemy dalej. Nie wiem, jak na razie mamy strasznie dobre w ogóle itemy. I kompletnie nie widzę za bardzo sensu zmieniania ich. Kolejny zwój mocy, znowu oczywiście w survival, no ostatnio mieliśmy rzeczywiście już, na tym piętrze mieliśmy chyba 27 komórek, jeżeli się nie mylę, znaczy komórek, 27 zwoi mocy na taktyki, czyli jesteśmy w plecy, ale i tak coś mi się wydaje, że pod koniec dzisiejszego podejścia będziemy więcej obrażeń zadawali niż tamtym Bloganem. Blogan miał 60 coś chyba koła DPS-a, co jak na broń, na taktyki, zasięgową jeszcze, to niesłychana wartość jak dla mnie. Ale zobaczymy, czy uda nam się to przebić. O, niewidzialny przeciwnik był. To fajnie. Mamy przejście dalej już na walkę z bossem, ale nie mamy jeszcze klucza. Klucz pewnie znajdziemy w innej wieży. Jeszcze dwie tylko nam zostały do zwiedzenia. Kolejny zwój do zgarnięcia. A już chciałem zlecieć w dół na ten... Nie wiem, jak to nie wiem, jaka jest nazwa w ogóle tej pułapki. Tego czegoś na łańcuchu. Czy to ma w ogóle swoją nazwę? Jestem ciekawy.
I rzeczywiście, ten przeciwnik znika. A, i my już mamy w ogóle 10 tysięcy obrażeń, tak więc... tak, mamy zdecydowanie więcej obrażeń niż granie na taktyki. No ale granie na taktyki już w tym momencie dawało nam 0 zwiększonych punktów zdrowia za każdy punkt taktyk wzięty. Więc nie ma co się raczej dziwić. Kurde, wydaje mi się jakby rzeczywiście animacja tych szczypiec czasami atakowała przeciwników, a jednak tego nie robiła. Znowu bronię tutaj do ataku z bliska. No nadal się nie trafiły te szczypce niestety. Ale jest tu chociaż ten klucz. Mam jeszcze do zwiedzenia jedną wieżę i jeszcze do wzięcia jeden zwój mocy, więc oczywiście po niego pójdziemy. Jestem mega ciekawy walki z asasynem w tym momencie. Sam z timekeeperem. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza, jak mówię, na bossów z tej gry, tak jak się nazywali przed wszystkimi update'ami, bo... nie wiem, ja się po prostu strasznie przyzwyczaiłem do tego. Nie jestem w stanie się rzeczywiście odzwyczaić od tych nazw, jak Assassin, czyli Timekeeper, jak... Uncomplete One, chyba tak się nazywał, zamiast Concierge'a. A innych bossów chyba jeszcze wtedy nie było. A, i Watcher był zamiast tego spojówko czegoś tam. Co nie wiem nawet jak się nazywa. Dobra, mamy tutaj nasz zwój, asasyna. Zwiększamy sobie pewnie, no właśnie, brutalność. Więcej zdrowia nam daje. Szczypce 7++. No niestety nie. Fire Grenade to tylko poziomu 6. LC piętro za nami. Idziemy na walkę z bossem. No w tej walce rzeczywiście muszę go bardzo szybko zabić. Inaczej będę tego żałował. To jest boss, którego bardzo łatwo się blokuje za pomocą zamrażania na zasięg albo za pomocą tarczy. Ja nie mam nic z tego, więc może być problem. Czy chcemy dalej recykling, czy rezerwy złota? Rezerwy złota byłyby fajne, ale ja bym chyba teraz już zaczął blokować troszkę więcej tych itemów. Dzisiaj raczej już nie planuję nic wziąć na survival, więc zagrajmy może dalej na coś ciekawego, na brutalność. Zacznijmy odblokowywać itemy z brutalności. Nie będę też mutacji zmieniał, bo wydaje mi się, że nasze mutacje są całkiem fajne. Wiem, że mamy tak naprawdę tą mutację na zmniejszanie cooldownów tylko jedną możliwość odpalenia tego, czyli nasze wnyki. Ale to się akurat fajnie synergiuje, bo wnyki stanują przeciwnika, my go bijemy i mamy potem większą szansę na wzięcie kolejnych wnyków. No już otrzymałem obrażenia niestety. Nie mam pojęcia, jak miałbym unikać niektórych ataków. No właśnie, let's finish this. No nie, ta walka akurat nie poszła wedle mojego planu. Mój atak jest po prostu zbyt wolny na tego bossa, żebym go z bliska atakował. Oczywiście poszło bardzo dobrze, tylko że rzeczywiście nie za bardzo mam jak unikać obrażeń. Desert Temporal Outfit, bardzo fajnie, ciekawe. Fajnie wygląda. Tu mamy Ice Grenade'a, którego sprzedajemy. Jeszcze więcej pieniędzy i naprawdę tych pieniędzy już się troszkę uzbierało. 70 koła. Nadal chyba za mało, żeby kupić szczypce poziomu 8 z 2 plusami i je ulepszyć na rangę S, ale i tak jest to całkiem sporo. Dobra. Odkładamy kolejny outfit. Tych outfitów mam już od groma. Zdecydowanie za dużo outfitów w porównaniu do przedmiotów mam. Idziemy na High Peak Castle. Ostatnie piętro, znaczy oczywiście ostatnie przed jeszcze walką z końcowym bossem. Ja się znowu napiję. I lecimy dalej. O, sklep na samym początku. Nie ma szczypiec, dajcie mi szczypce. 10 tysięcy aż kosztuje. Restock chyba kogoś porąbało. Nutcracker kosztuje 50 koła, 8++. No, ryzyk fizyk. Ryzyk fizyk. Są szczypce, 8 z 1 plusem. 8 z 1 plusem nadal będą lepsze chyba jak 5 z S-ką. One biją 27 tysięcy obrażeń, z 2 plusami będą biły więcej.
Ale... No to nie jest to, na co liczyłem niestety. Nie wydaje mi się, że jest sens kupowania ich. Lepiej chyba będzie wydać pieniądze na ulepszenie naszych przedmiotów aktywnych na rangę S. O! Ale tu w ogóle przez przypadek wleciałem. No, lepiej będzie chyba, aby wydać właśnie pieniądze na ulepszenie naszych przedmiotów aktywnych na rangę S, aby nam nasze wnyki dawały 2 punkty survivalu, a nie jakieś punkty taktyk. No i tak naprawdę chyba tyle. Boże, ja zadaję 78 tysięcy punktów obrażeń jednym krytycznym strzałem z prawych szczypiec. Niesamowite, a z lewych 16, no to jest różnica bardzo duża. Szczypce prawe zdecydowanie więcej biją. Mamy tu już przejście na walki z minibossami, ale je oczywiście nas na początku nie interesują. 40 koła jednak zadaje. No nie wiem, czym to się różni. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Jestem ciekawy, czy bossowie na... Ale... Wow. Wszystkie pociski mnie uderzyły. No, jestem ciekawy, czy bossowie na... każdym poziomie mają ustaloną taką samą ilość zdrowia. Czy to zależy na przykład od ilości naszych zwoi, czy... Chociaż nie, no, to by było troszkę bez sensu. Wtedy wystarczyłoby nie brać zwoi, bo sobie mieliby zdecydowanie mniej zdrowia. Ale jeżeli są ustawione na sztywno te poziomy, muszę się dowiedzieć, jakie one są. To są kolejne szczypce. 8 i znowu bez plusów. Czemu? Ostatni raz to robię. Ostatni, teraz. A, już nie mogę. Kurde, no. Naprawdę nic, ale przypał. Muszę czym prędzej tę głupią kuźnię ulepszyć, już mam dosyć tej kuźni, naprawdę, tak mnie ona denerwuje, jak nie wiem co. Kto wymyślił tyle punktów na tej kuźni? I to przypominam, my jesteśmy już po zmniejszeniu wymaganej ilości punktów, aby rzeczy w kuźni ulepszyć. Kiedyś trzeba było zdecydowanie jeszcze więcej tych komórek wpłacić na te kuźnie. Nie wiem, no muszę chyba więcej grać samemu po prostu. Albo na tych seedach, tak jak niektórzy tam mi mówili. Są jakieś specjalne seedy, na których zaskakująco dużo tych komórek jesteśmy w stanie oblokować, coś w tym stylu, nie wiem sam. Ale no muszę coś ogarnąć. Tak naprawdę po tym piętrze też nie powinienem się przechadzać. Komórek to tu dostanę tyle co nic, teraz przez całe piętro dostałem 10. To po pierwsze. 87 koła! Boże. Po drugie... tracę zdrowie. Chociaż też strasznie dużo się leczy w ogóle. Ta nekromancja ile nam leczy? Prawie 1% naszego zdrowia za każdego zabitego przeciwnika. Bardzo dużo. No. Pokoju za nieotrzymanie obrażeń nie zrobię, bo ciągle otrzymuję te obrażenia, bo gram tak wolną bronią. Więc ja odkryję chyba wszystkie teleporty. Chociaż nie, po tym piętrze opłaca się przechodzić. Bo to nam odkryje mapę, więc nieważne. Idziemy szukać kolejnego teleportu. Idziemy jeszcze dalej oczywiście. O, tu już jest przejście do walki z bossem, ciekawe przejście. Idziemy tu teraz na prawo, tak to. Przejście dalej niżej, przejście dalej niżej, Boże. No śmiesznie to czasami brzmi, aczkolwiek chyba to nadal jest poprawne. Nie, no naprawdę, tymi szczypcami nie da się z niektórymi przeciwnikami walczyć tak, aby nie otrzymać obrażeń. Trzeba albo po prostu stać w miejscu, nic nie robić przez większość tych walk. I chyba Lightspeeda teraz zmienię. Na Mushroom Boy. Albo trzeba stać i nic nie robić. I naprawdę czekać, aż przeciwnik będzie w idealnym momencie, aby nas nie zauważył, gdy mu wejdziemy i przywalimy. Albo trzeba mieć przedmioty jakieś pomocnicze, przedmioty aktywne, jak właśnie wnyki, jak jakieś granaty lodowe, coś w tym stylu. Dobra, mamy jeszcze jeden treasure room. Jak tam się trafi, trafią szczypce z 2 plusami, to zejdę na zawał. Ale bardzo na to liczę. Kolejny sekrecik. O, super, jeszcze więcej jedzenia.
Świetne na tych szczypcach byłoby zwiększone obrażenia przy maksymalnym zdrowiu. Ciągle otrzymujemy te obrażenia, ale bardzo łatwo się wyleczyć na maksa, gdy gramy na ten survival. To po pierwsze. A po drugie, zazwyczaj te zwiększone obrażenia wtedy wynoszą 50%, więc w ogóle byśmy byli za jakieś 100 koła. Dobra. Ej, i rzeczywiście, a tu widziałem przeciwnika za ścianą. Tu jest jakieś przejście sekretem na bank. O właśnie. Tylko ja tam nie mogę wejść. Jak ja miałbym tam wejść? Nie mam zielonego pojęcia, jak ja miałbym tam wejść. Tam jest przeciwnik. O, ja go mogę bić, rzeczywiście. Pisaliście mi o tym. Dobra. Wracamy, idziemy do tych specjalnych pokoi i idziemy zgarniać kolejne rzeczy. Sala tronowa i od razu za nią jest zwój? Ale to nie fart w ogóle chyba, bo to się normalnie... Tam się trafił zwój, który normalnie się powinien trafić na piętrze. A teraz musielibyśmy rzeczywiście... Wow. O, wyleczyłem się wszystko, co mi zadał. Bo zadaję obrażenia... Rzeczywiście, ja zadaję obrażenia od razu po tym, jak otrzymuję te obrażenia praktycznie, bo nikt nie jest w stanie przerwać mojej animacji ataku. Przez co się zawsze leczę. To jest świetna sprawa. Jeżeli nie wiecie, w Death Cells to działa tak, że jak otrzymacie obrażenia, wasze zdrowie jakby się zmienia na takie żółte. W trakcie, gdy ono jest takie żółte, powoli spada do poziomu jakby tak naprawdę otrzymanych obrażeń. Ale jeżeli w tym czasie zadacie obrażenia przeciwnikom, to ten poziom, do którego zdrowie nasze spadnie, możemy zmniejszyć. Dlatego zawsze się opłaca bić przeciwników po otrzymaniu obrażeń, aby jak najmniej tych obrażeń tak naprawdę stracić. My atakujemy tak szybko po otrzymaniu obrażeń, przez ten nieprzerwany atak i za tak dużo, że praktycznie nie otrzymujemy tych obrażeń. To jest super. Dobra, idziemy dalej. Bam! No, ja w ogóle na te obrażenia nie zwracam uwagi, bo... O, nie jestem w stanie cię uderzyć? A, może i jestem, ale za bardzo mnie przyciąga. Nieważne. No kurde, trochę otrzymałem tych obrażeń mimo wszystko. Zostaliśmy zainfekowani, ale zadaliśmy mu właśnie prawie 100 koła obrażeń, więc średnio mnie to obchodzi. O, grzybek się tutaj bardzo przydaje do walki z takimi przeciwnikami. I masakra, mamy 16 tysięcy obrażeń. Znaczy 16 tysięcy obrażeń. 16,5, prawie 17 tysięcy zdrowia. I tak jak mówiłem, mamy zdecydowanie mniej zwoi, zdecydowanie mniej statystyk, gdy graliśmy na taktyki. A na taktykach mieliśmy tego zdrowia 7 tysięcy chyba 700. Po całym tym piętrze. Różnica kolosalna. Dobra, ostatni pokój. Ze szczurami. Szczury akurat mogą być upierdliwe, bo one za nas się teleportują. Chociaż wystarczy zdążę się odwrócić i im palnąć raz w łeb. I nie będzie problemu. Masakra. Świetne są te szczypce. Normalnie takich mega wolnych broni nie przepadam za nimi. Ale ja wiem, że na te szczypce będę grał bardzo często, gdy się będą trafiały. O Jezu, ja się chyba wracam. Tak, ja się wracam, więc... Może pójdźmy dalej. I tak nie mamy szans na otrzymanie tego pokoju specjalnego. O, i tu jesteśmy już praktycznie pod samą salą tronową. 70 tysięcy golda mamy. No będzie mi chociaż stać na ulepszenie grzybka na drugi poziom i wnyków na drugi poziom, dzięki czemu będę miał więcej taktyk, więcej survivalu i będę zadawał więcej obrażeń za pomocą szczypiec. To oczywiście wszystko sprzedajemy stąd. Granat ciężki mnie nie interesuje. Tak samo mnie nie interesuje Frost Blast. A co on ma za specjalną umiejętność? Przeciwnicy, którzy zostaną rozmrożeni po
otrzymanie obrażeń od tego będą się zdecydowanie dłużej rozmrażać. A to jest akurat bardzo fajne. Często mi się wydawało, że ta umiejętność jest jakby niegodna, że tak powiem, tej gwiazdki, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo przydatne. Szczególnie na bossach to widać, bo na zwykłych przeciwnikach rzeczywiście takie to jest średniawe. No i tak, co tu miałem odblokować? Hokuto's Bow chyba odblokowywałem i inne przedmioty na brutalność, czyli na przykład Telluric Shock. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale odblokuję. Dobra. Ulepszamy na eskę, tak jak mówiłem. I to ulepszę jeszcze tak, żeby być... O, właśnie, dwa punkty survivalu. Ole byś mi teraz zadawać obrażenia. Nie wiem, czy chcę to zmieniać. To jest w miarę tanie do zmienienia, szczerze mówiąc. Ryzyk fizyk. Czy jest coś, co zakłada... Czemu nie mogę tego zjechać na dół? Nie wiem, nie działa mi kontroler, dziwne. Nie mam chyba nic, co... A nieważne. Wolftrap teraz chmurę trującą wokół siebie rozprzestrzenia, a nasze szczypce biją 100% więcej obrażeń w zatrutych przeciwników, więc ja chyba już to zostawię. Mamy zmniejszone obrażenia standardowo o 20%, ale zwiększone o 100 na zatrutych, więc będzie raczej git. Lecimy na walkę z bossem, ja rzucam od razu w niego wnyki i ciśniemy go za pomocą naszych szczypiec. A i oczywiście grzybek. Dawaj, ziomuś, dawaj. Bum, bum. A, zdążył uciec, no nie. Już myślałem, że nie da rady. A tu proszę, niestety. No i kurde, musiałem otrzymać obrażenia te głupie, no. Dużo obrażeń nie otrzymałem, ale bossa zabiliśmy strasznie szybko. I tak chyba zabiłem go szybciej za pomocą blowguna. Więc naprawdę na takim podobnym poziomie, że tak powiem, to podejście było, ale tutaj rzeczywiście miałem też zdecydowanie mniej tych statystyk. A ile, przepraszam, jeszcze raz biły nasze szczypce? 159 tysięcy DPS-a. No to jest rzeczywiście nowy rekord, którego szybko raczej nie pobiję. Chociaż gdybym szedł przez cavernsy, nie wiem jak to odmieniać, przez tę grotę i tam otrzymał szczypce poziomu 9 z dwoma plusami, to sądzę, że bariera 300 tysięcy nawet mogłaby być pokonana. No nic, ja wam na razie bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się niedługo. Trzymajcie się i cześć!